Środa, 6 dzień sierpnia, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie przetarg na Kościuszki. Myślę, że jesteśmy w stanie przeprowadzić i powiat, i my remont. Godzina W. Oddaliśmy hołd poprzez minutę ciszy, odpaliliśmy radce. Niespełna dwa tygodnie temu pojawiła się optymistyczna informacja o otrzymanej promesie przez powiat kamiennogórski na remont ulicy Kościuszki. Już teraz starostwo ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy do tej inwestycji. Podczas konferencji prasowej starosta kamiennogórski Ewa Kocęba informowała o przyznaniu przez Urząd Marszałkowski promesy na kwotę około 5 milionów złotych. Ta kwota w zupełności wystarczy na realizację inwestycji mającej na celu remont ulicy Kościuszki. Niestety, może zabraknąć jednego – czasu. Pewno tak, gdybyśmy zaczęli na wiosnę, ale to na wiosnę, czyli gdzieś najpóźniej miesiącu kwietniu, to wtedy moglibyśmy mówić o wykonaniu całej ulicy. Dzisiaj, gdyby nawet chcieć wykonać tylko nawierzchnię na całej długości, to już jest za krótki okres czasu, to jest niemożliwe. Przypomnijmy, że jest to wspólna inwestycja miasta i powiatu. Dlatego też zanim starostwo wykona nawierzchnię, miasto musi wykonać swoją część prac. Przede wszystkim wymiana kanalizy sanitarnej w tych miejscach, gdzie tej wymiany wymaga, tych rur kanalizacyjnych, oddzielenie wody od ścieków i również wykonanie różnorodnych przyłączy. Bo dla nas remont ulicy Kościuszki w zakresie kanalizy to jest tak zwany pierwszy etap remontu zlewiska ulicy Kościuszki. Aktualnie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze pojawiło się ogłoszenie o przetargu na realizację tego zadania. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny rozpocząć się początkiem września. Jedynym zmartwieniem burmistrza Krzysztofa Świątka jest fakt, że powiat nie otrzymał promesy, mówiąc potocznie, na papierze. W związku z krótkim terminem, jaki daje Urząd Marszałkowski na wykorzystanie promesy, prace odbędą się etapami. To jest to odcinek, który jest od ulicy Krasickiego do wejścia na zalew, czyli na wysokość szkoły, zespołu szkół zawodowych ogólnokształcących. Jest to około 700 metrów. I taki odcinek myślę, że jesteśmy w stanie przeprowadzić i powiat, i my remont. I rozumiem, że następny odcinek, który już musielibyśmy realizować w przyszłym roku, no to odcinek już do ulicy Wojska Polskiego, ten następny. W przetargu ma zostać wyłoniona firma, która kompleksowo zajmie się remontem. Pojawia się więc jedno pytanie, ile miasto Kamienna Góra będzie kosztowała ta inwestycja? Powiat przygotował dokumentację również z tą naszą częścią, ale to już zadecyduje przetarg. Dzisiaj ja nie chcę ujawniać cyfr, które myśmy wyliczyli. My wiemy, ile to kosztuje. Natomiast po przetargu będziemy mogli rozmawiać po wyborze wykonawcy. Także dzisiaj nie chciałbym uprzedzać, na ile my cenimy sobie, bo oczywiście, że nam zależy też, aby to wykonać w miarę tanio i w tych środkach, którymi dysponujemy, to jest możliwe. W piątek w godzinę W przedstawiciele Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego zorganizowali akcję mającą na celu przypomnienie kamiennogórzanom o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce 70 lat temu. Godzina W to kryptonim rozpoczęcia Powstania Warszawskiego o godzinie 17 we wtorek 1 sierpnia 1944 roku. W tej samej godzinie, 70 lat po tej ważnej dacie, kamiennogórzanie upamiętnili tamte wydarzenia. O godzinie 17 na skrzyżowaniu obok starostwa oddaliśmy hołd poprzez minutę ciszy ofiarom największego zrywu patriotycznego w historii Polski, czyli 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. W tym roku organizatorzy Manify chcieli zwrócić uwagę również na to, że z roku na rok naocznych świadków i uczestników Powstania Warszawskiego jest coraz mniej. Jako główny cel tego przedsięwzięcia wskazują edukację młodych pokoleń i przypomnienie wszystkim, jak ważne wydarzenia miały miejsce 70 lat temu. Przypomnienie o 70. rocznicy, jak mówię, niezwykle istotnego zrywu patriotycznego. 200 tysięcy ofiar podczas Powstania Warszawskiego musi być wspominane. Ktoś może uważać, dlaczego w Kamiennej Górze, ale około 50 młodych powstańców trafiło tutaj do filii obozu Gross Rosen zaraz po powstaniu. Także tutaj pracowało,
tutaj oddawali swoje życie. Zresztą wielu Kamiennogórzan tak naprawdę ma swoje korzenie z Warszawy. Wielu ludzi, którzy tutaj mieszka, ich rodziny, rodzice walczyli podczas Powstania Warszawskiego, więc na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne, że w Kamiennej Górze, ale tak naprawdę Kamienna Góra ma bardzo duże powiązania właśnie z Powstaniem Warszawskim. W godzinę W pod starostwem powiatowym w Kamiennej Górze około setka ludzi zgromadziła się z biało-czerwonymi flagami, sztandarami i racami. W tym samym momencie na terenie całego miasta można było usłyszeć syreny, które zostały uruchomione, aby przetestować system ostrzegania oraz upamiętnić bohaterów. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu w najbliższy piątek. Do widzenia.